Nic się z nami nie dzieje. Nic się z nami nie dzieje. Naprawdę jest między nami miejsce. Dużo wolnego powietrza do nabierania się, do wypuszczania przez właściwe obrazy na światło dzienne, na raz a dobrze i raz na zawsze. Przez chwilę myślałam, że to tylko znikąd wzięte proszki rozsypane w całość, którą można zebrać na słowo honoru i ona będzie nas trzymać przy sobie, będzie nas przesiewać, ale to coś więcej, przerost niezgodności, miejsce, dużo wolnego miejsca, za dużo, żeby zająć się uwagą, przejąć jakieś funkcje życiowe jak władzę, utrzymywać, że o to chodziło, bo jako ostatnie jest między nami wyjściem i daje szansę, bardzo szybki bezdech. Pamiętasz, byliśmy młodzi. Niektórzy smutni ludzie są do nas tak bardzo niepodobni. Obierają jabłka zamiast gryźć złote ściany i odsłaniają okna, żeby patrzeć pod prąd. Niektórzy smutni ludzie myślą, że jesteśmy nieszczęśliwi. Przynoszą nam cytryny i miód, pokładają czoła. Płynnie przełamujemy lody. Uśmiechamy się i drzwi i zapisujemy spis treści trudnych do roztrwonienia w smutku. Mamy blisko do drzwi, ale to jedno z najgorszych wyjść. Uśmiechamy się i drzwi trzaskają. Pamiętasz, kiedyś chcieliśmy usunąć z domu wszystkie, żeby nie przeszkadzały nam i innym ścianom w kontemplowaniu rozkładu pomieszczeń. Pamiętasz, chcieliśmy przeczytać o sobie w gazetach, bo ja pamiętam jeszcze jedno zdanie z ostatniej strony najbrzydszego tygodnika na świecie. Smutno mi, bo rzeka wylała, zabrała czarne kaczki na drugi koniec oceanu i trzy kropki. Usta. To dobre miejsce na dziwienie się spowiednikom, skoczkom narciarskim, autorom podręczników. To dobre miejsce. Tak jak o dom z czerwonej cegły, tak trudno o architektoniczne skojarzenia. Wiem. Poza tym nie jest łatwo się ustosunkować. Przykro mi, że znowu zasypało drogi wewnętrzne. Miłość jest. Jest grudzień. Miedź i cymbały awaryjne. Nasze relacje, Kraków Poznań, Poznań Kraków, nasze podążanie. Podróżowałam wcześniej, ale nie pociągiem. Rysowałam zamiast notować, ale przyjrzałam się, dopasowałam. Ciąg skojarzeń jak goniec zawrócił. A jednak to sztuka nie zdążyć. Zimne szyby, łopatki na zimnych szybach. Na wszelki wypadek antologia nowej poezji brytyjskiej. Żeby posłużyć się cytatem. Na wszelki wypadek. Mówią do ciebie przez słuchawkę. Cudzoziemcy zapominają, że wcale nie muszą rozumieć, udzielając podstawowych informacji o Trójcy Świętej w przededniu urodzin Allena Ginsberga, syna Naomi. A tak się niestety dzieje, przez co wpadam w dyskusję i wychodzę na zupełnie nieprzytomną. Druga zmiana. Byłyśmy w trójkę na przedstawieniu, podobno o kryzysie męskości. Było nawet zabawnie, przypomniałam sobie pierwszy raz. Pamiętasz, byłaś pokłócony ze zgorzkniałą kobietą sprzedającą bilety na duchy goi. To były fajne czasy, strasznie szczęśliwe. Chciałabym do nich napisać, zapytać, co słychać i kiedy możemy się spotkać, bo przecież możemy, jak myślisz, w jakichś miłych okolicznościach, choćby u mnie 5 minut drogi od dworca 15 albo nocnym, bo jest. No i ten rudzielec z ławki w parku jordanowskim przestałby się martwić. Swoją drogą, ten człowiek umie po sercu, bo ja czytałam Kapota. 7 razy prawda, że czasy są ciężkie, ale za to, jakie błogosławione. Na przykład Ford, mieszkający u mnie od tygodnia, nie ma imienia, bo świętokradztwo. I tak jest dobrze, musisz go poznać. To żadna filozofia. Celowo nie wspominam o intuicji. Kwestia dobrego wychowania. Tylne wyjście. Rozmawiamy na wypadek nagłej, a niespodziewanej nominacji do nagrody specjalnej. W plebiscycie istotnym i ważnym, który pozostanie niedookreślony, jako że tajemnica przyciąga i daje widownię. Mamy też świadomość, że ludzie są pełni miłości do innych ludzi, więc rozmawiamy głośno, wyraźnie, bardzo się staramy. Jednym z tematów przewodnich niech będzie rodzina, której podziękujemy, jakby co. Rodzina jest ogniskiem zapalnym miłości. Teza zwraca się ku wnętrzu, a wnętrze w kawałkach.
Dajemy rodzinie ostatnią szansę. Bierzemy kredyt i remontujemy dom. Dom to siedlisko rodziny. Z niego się wyjeżdża, wraca się i znów wyjeżdża. Takie jest życie, a jakże i dosyć dużo szczegółów umyka nam, lecz nie szkodzi. Pomagamy sobie zdjęciami, zrobionymi gdzieś. Kiedyś umieliśmy się nawet bawić. Teraz jest duszno i cisza. Prawda na rzecz pogodzenia wszystkich praw. Kennedy był Żydem z Marsa, zabitym przez iluminatów. Rola reptilian pozostaje niejasna. Istnieją wprawdzie marginalne grupki dowodzące, że pochodził z Wenus, ale proszę Państwa, bądźmy poważni. Wracając do meritum. Ów ruch oświeconych spotkał się z chłodnym przyjęciem ze strony masonów, którzy zaczęli wywierać nacisk na pozaziemskie grupy interesu, zainteresowane programem wprowadzania żeńskich hormonów do źródeł wody pitnej, a nagły ruch w postaci zabicia ich człowieka mógł go zaburzyć. Wtedy do akcji wkroczył Sanhedryn ziemski, grożąc odcięciem obustronnictw od Hollywoodu i przemysłu muzycznego, co i dla masonów, i dla iluminatów byłoby poważnym ciosem. CIA było w trakcie rozwijania ruchu hipisowskiego, a oświeceni dopiero co zarejestrowali zakrycie oka jako znak zastrzeżony. Sanhedryn poparli reptilianie, którzy dogadali się z Żydami co do dalszego promowania narkotyków w muzyce i liczyli na zyski z handlu. Mieli w tym bogate doświadczenie, odkąd nauczyli Indian sporządzać ayahuaskę. Zakończyło to kryzys kennedyjski, stając się kamieniem węgielnym pod porozumienie jaszczurzo-żydomasońskie przeciwko planetom wspierającym iluminatów i żydokomunę. Do sojuszu neutralnie nastawione pozostały, tracący od dawna na znaczeniu zakon różokrzyżowców, Opus Dei oraz Lord Xenu, czekający na wygodny moment na inwazję. Cykliści po chwili wahania poparli iluminatów, gwarantujących ścieżki rowerowe. Poważne napięcia zaczęły się dopiero w latach 80. Wzmożone patrole UFO dawały do zrozumienia, że żarty się skończyły. Jak i ostateczne wypchnięcie Żydów z przemysłu muzycznego przez iluminatów oraz reformy w strukturze Żydokomuny, dążące do fuzji z oświeconymi. Odpowiedzią był program Gwiezdnych Wojen, będący wyraźną zapowiedzią gotowości porozumienia do podjęcia wyzwania i ataku. Ostatecznie jednak strach przed powtórką z Roswell i przyjęciem technologii przez wroga spowodował wycofanie kosmitów wraz z ich kapitałem, przez co bankrutująca Żydokomuna musiała się całkowicie zdać na osłabionych iluminatów, niezdolnych do obrony jej miłości. Próżnia władzy ukrytej w Europie Wschodniej wywołała rywalizację na łonie porozumienia, co doprowadziło do jego rozpadu. Reptilianom udało się przejąć większość schedy po Żydokomunie, zaś masoni dogadali się z iluminatami co do ich terytoriów na zachodzie. Sanhedryn zgodził się na nowy ład, pod warunkiem gwarancji dla ich interesów. Przez 20 lat ten podział wpływów działał, dopóki Lord Xenu nie zestrzelił Tupolewa z ludźmi Sanhedrynu na pokładzie. Z mottem: najgorsze jest to, że jest mi dobrze. Filip Kowalczyk. Wbrew wszelkim przeciwnościom, kwiecień. Niedopalony śnieg zaleka na dnie oka i trudno dojrzeć, z jakim otoczeniem ma się do czynienia, to też uważnie nie czynię niczego. Nie trzeba. Jest ładnie, jasno, katolicko. Powietrze wprawdzie chłodne, ale łagodne jak szara, nieśmiała kasjerka w osiedlowym sklepie. Życie wprawdzie toczone jest dalej, ale na szczęście nic mi o tym nie wiadomo. Za oknami śnieg, między uszami słońce. Nigdy niczego nie zacząłem, więc nie martwię się końcem. Fałszuję sobie pod nosem, idąc chyba w stronę. Tak, raczej. Nie chce mi się dowiadywać. Superpozycja. Siema, postanowiłem, że mądre rzeczy nie są dla mnie, skutkiem czego popełnię teraz kilka błędów. Pro forma, pro patria, pro irumare. Generalnie pro. Ostatecznie żyję w epoce, w której o górze Syjon wspominają głównie murzyni w dredach,
a ludzie tańczą do remiksu wejściówki Simpsonów. W ogóle żyjemy w epoce, dlatego gratulacje i bardzo mi przykro. Możesz zdobyć świat, ale to będzie tylko świat. Kiedyś chyba mądrze to brzmiało, a teraz brzmi gorzko. Kobiety zdobywacie z problem. Nie wykształciłem jeszcze gestów na takie okazje. Ja jestem wrażliwy niepraktykujący, przez to partycypuję w innych dobrach do tego stopnia, że z dni zlepki zostają. Zdarza się nawet, że piątek trwa przez tydzień i dopiero przy akcie obserwacji okazuje się, że jednak poniedziałek. Moje zdanie na temat własnych możliwości jest wbrew pozorom nieznane. Radzę poczytać Heisenberga, bo postanowiłem, że się znajdę poza tradycyjną dychotomią mądrości i głupoty. Wiecie, taki lajcik. Co innego robić? Wypowiadamy wojny i umowy, pobieramy światopogląd z konta i z internetu. Wiecie, taki lajcik by się przydał. Przez chwilę, żeby piątek był w piątek. Nara. Apokatastaza. Obietnice wypowiedziane kiedyś cicho sobie nawzajem z okazji błyskawic, które przekazane w bajce trwają do dzisiaj. Zaczynają się spełniać akurat w chwili ogłoszenia tymczasowej mgły przez władzę, co jak zwykle sprzyja mitologiom pocieszającym, że koniec jest na horyzoncie, że koniec jest w zasięgu naszego tuszu. Od ust do ust krążą rozmowy, zmęczone oczy wodzą za sobą pytająco, bo jeśli już mają umrzeć, to ostatnią śmiercią, jeśli mają umrzeć, to razem z puentą. A papieros smakuje tak samo, niezależnie od nastroju powszechnego oczekiwania i gorzkich nadziei. Siedzę na piwie z przyjaciółką. Nierozmawiane o znakach rozpalających wyobraźni i media. Rozmawiamy o kościanym flecie, o wulkanie, który zakrył niebo, o matce wszystkich kobiet i ojcu wszystkich mężczyzn. Rozmawiamy o obietnicach, które stały się przepowiednią o końcu świata, dokładniej jego braku. Dziękuję. Wiersz nosi tytuł Czułość. Paczuszka szkolnej kredy i tłuczek do mięsa. Po pomarańczowym soczku słomka. Wdech, wdech, wydech. Dwie rundki dookoła łóżka. Do snu z krową kolorowanka. Jeśli lustro źle zasadzoną różą jest, jak światłu dopływ odciąć, nie rozbiwszy lustra. Jeśli postmodernizm ponownie skończył się, jeszcze nie zapomniałem, jak zajarać z wiadra. Malwina nie pochodzi, połknęła autobus, podobno ktoś przeżył, ale buzię ma jak księżyc w pełni, bo wypił z jej brzucha otwarte morze łez, więc musi na nią patrzeć z wysokości krzesła, zjechaną, zakręconą, czytającą ścianę. Ścianę sieci, ścianę kości, ścianę krzeseł, ścian. I przez ściany musi patrzeć na tę poronioną, miłosną pieśń. Malwina, Malwina, Malwina. Serenada. Się ciszej śpiewało i ciała nie dawało, nad strumień chodziło i nieco się nudziło, nad brzegiem siadało, na luzie wymyślało, na oścież otworzone dryfujące drzwi. Dirka van der Molde. Kurczący się zegar, którym zawraca głowę. Przychodzi, marudzi, że bruzdę na nadgarstku, że kiedy się budzi, ma bruzdę na nadgarstku.
a zegar jest ścienny, więc co jest kurwa grane, że bruzda po kwadransie znika samoistnie. W sumie to nic wielkiego, ale zrobił zdjęcia, pokazał koleżance, więc nam nie pokaże. Musimy mu wierzyć jak w zieloną noc, że kiedy się budzi ma bruzy na nadgarstku, a zegar jest ścienny, jest drewnianą kukułką.